Pierwiastkowanie liczb zespolonych. Pierwiastkowanie liczb zespolonych jest bardzo podobne do potęgowania. Korzystamy tutaj z trochę zmodyfikowanego wzoru de Moivre'a, a także działamy na postaci trygonometrycznej liczb. Wzór wygląda następująco. Omega k to jest pierwiastek z modułu z n tego stopnia razy kosinus fi plus 2k pi przez n plus j sinus fi plus 2k pi przez n. Aby uzyskać pierwiastki n tego stopnia, najpierw pierwiastkujemy moduł. Pierwiastek ten musi być n tego stopnia. Wynikiem jest moduł wyników. Kosinus kąta ma postać fi plus 2k pi przez n. Do tego dodajemy j sinus kąta w takiej samej postaci. Ze względu na to, że liczba wyników jest równa stopniowi pierwiastka, liczba k jest indeksem tych wyników, począwszy od 0 do n minus 1. Zobaczmy to na przykładzie. Obliczmy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby minus 1 plus j. Najpierw liczbę tę musimy zamienić na postać trygonometryczną. Moduł możemy obliczyć praktycznie w pamięci. Będzie to pierwiastek z dwóch. Kosinus kąta fi będzie miał wartość minus 1 przez pierwiastek z dwóch, czyli minus pierwiastek z dwóch przez 2, a sinus 1 przez pierwiastek z dwóch, czyli pierwiastek z dwóch przez 2. Kąt fi zatem leży w drugiej ćwiartce i ma wartość 3 pi czwartych. Teraz możemy przystąpić do obliczenia pierwiastków. Dla pierwszego pierwiastka k będzie równe 0. Po podstawieniu do wzoru mamy pierwiastek trzeciego stopnia z pierwiastka z dwóch z kosinus 3 pi czwartych plus 2 razy 0 pi przez 3 plus sinus, plus j sinus 3 czwarte pi plus 2 razy 0 pi przez 3. Drugi składnik w licznikach redukuje się, więc ostatecznie otrzymujemy pierwiastek szóstego stopnia z 2 razy kosinus pi czwartych plus sinus pi czwartych plus j sinus pi czwartych. Teraz weźmy k równe 1. Moduł będzie taki sam, a kąt w funkcji kosinus to 3 pi czwartych plus 2 razy pi dzielone przez 3. Dodajemy do tego j razy sinus takiego samego kąta, czyli omega 1 to jest pierwiastek szóstego stopnia z 2, moduł taki sam, razy kosinus 3 czwartych pi plus 2 pi przez 3 plus j sinus 3 czwarte pi plus 2 pi przez 3, czyli omega 1 będzie równy pierwiastek szóstego stopnia 2 razy kosinus 11 pi 12 plus j sinus 11 pi 12. Pamiętamy cały czas o okresowości funkcji kosinus i sinus. Istnieje jeszcze jeden pierwiastek, w którym k jest równe 2. Postępując analogicznie do poprzednich obliczeń, otrzymujemy moduł równy pierwiastkowi z szóstego stopnia z 2. Kąt wewnątrz kosinusa to 3 pi czwartych plus 2 razy 2 pi przez 3, czyli ponownie kąt w sinusie będzie taki sam. Po uproszczeniu ułamków dostajemy omega 2 równe pierwiastek szóstego stopnia z 2 kosinus
19 pi 12 plus j sinus 19 pi 12. Możemy teraz zebrać wszystkie rozwiązania. Te trzy liczby są pierwiastkami trzeciego stopnia liczby minus 1 plus j. Omega 0, omega 1 i omega 2.